Cześć, nazywam się Gosia Kobus-Kwiatkowska i witam cię serdecznie w pierwszym odcinku mojego podcastu Anatomia Jogi. Z zawodu jestem fizjoterapeutką, ale mogę też powiedzieć o sobie jako pełnoetatowa joginka. Mam takie szczęście, że moją pracą i jednocześnie moją pasją jest yoga i wszystko, o czym się zajmuję, jest związane z jogą. Między innymi z tej pasji powstał kanał na YouTube Anatomia Jogi z pomocą którego już prawie 5 lat przekazuję wiedzę dotyczącą bezpiecznej praktyki jogi. Staram się łączyć jogę i fizjoterapię w jedno, bo zauważyłam, jak istotne jest to, że znajomość naszego ciała, naturalnych prawidłowych zakresów ruchu i możliwości naszego ciała jest niesamowicie ważna, aby ta praktyka rzeczywiście była bezpieczna. Oprócz tego nagrywam też sesję jogi, licząc na to, że być może kogoś zarażę praktyką jogi i wstąpi na tą Super ścieżkę. Więc jeżeli jeszcze nie znasz mojego kanału, to zachęcam się, żebyś zobaczyła, zobaczył, jakie treści przekazuję na YouTubie. Podcast jest raczej luźniejszą formą, w której będę się z Tobą dzieliła moimi przemyśleniami dotyczącymi jogi, świata jogi i będę chciała też zapraszać gości związanych ze światem jogi. Ponieważ przez te wiele lat, kiedy praktykuję jogę, jestem też nauczycielem jogi, poznałam niesamowitą grupę naprawdę bardzo inspirujących osób. No i mam nadzieję, że będą chciały wystąpić w tym podcaście i uczynić go jeszcze lepszym, tworząc nową jakość. A przechodząc do tego, co będę chciała Ci opowiedzieć w pierwszym odcinku tego podcastu. Myślałam nad tym długo i doszłam do wniosku, że najlepszym pierwszym odcinkiem będzie przedstawienie Ci mojej historii. Jak to się stało, że jestem tu, gdzie jestem? Historia, która z perspektywy czasu um, jest bardzo ciekawa pod tym względem, że podążałam za intuicją i za tymi małymi znakami, które kierowały mnie. Do tego punktu, w którym się w tej chwili znalazłam, więc mam nadzieję, że moja droga w jakiś sposób Cię zainspiruje do tego, żeby podążać za tymi znakami, które los nam stawia na drodze, i trzeba je po prostu umiejętnie odczytać. Zacznijmy może od tego, że kiedy byłam małym dzieckiem, to miałam taką ulubioną bajkę. Nie pamiętam nazwy, ale wiem, że była um, jedną z postaci była taka mysz. Która nosiła okulary i nazywa się Aleksander. I moi rodzice bardzo się śmiali, że ja jestem takim Aleksandrem. Teraz się śmieję z tego, bo widzę ogromną ilość podobieństw. Aleksander nosił okulary, tak jak ja też noszę okulary. No i Aleksander był taką mądrą myszką, <grywa> która chciała wszystkich edukować. W sumie trochę tak jest, że mam ten taki zmysł dydaktyczny w sobie. Przy czym też staram się nie narzucać tej wiedzy, a raczej staram się otwierać poszczególne klapki w naszej głowie i otwierać naszą kreatywność, budzić ciekawość świata, a przede wszystkim ciekawość związaną właśnie z praktyką jogi. No i właściwie ta bajka o, o tej myszce z tym Aleksandrem była takim początkiem, kiedy zaczęłam się zastanawiać jak to się stało, że że jestem tu, gdzie jestem. Później kolejnym etapem były konkursy recytatorskie. Kiedy byłam w podstawówce, pamiętam, że bardzo lubiłam recytować różne wiersze i nie było to dla mnie żadnym wyzwaniem, żeby wejść na scenę i po prostu wyrecytować coś. I mam wrażenie, że właśnie wtedy nauczyłam się tego, że publiczność to nie jest ktoś, kto chcecie zjeść. Tylko ktoś, kto, kto przyszedł Cię wysłuchać. Więc ten stres, który jest związany z wystąpieniami, no u mnie nie jest aż tak duży i jestem naprawdę z tego powodu bardzo szczęśliwa, bo wiem, jak wiele jest osób, które mają ogromną wiedzę, ale stres paraliżuje ich do tego stopnia, że nie są w stanie jej przekazać. No, a później poszłam do liceum, wybrałam kierunek biolchem, bo gdzieś to ciało cały czas ludzkie mnie tak fascynowało, no i bardzo starałam się dostać na studia fizjoterapeutyczne. Okazało się, że dobrze zdana matura to nie wszystko, i niestety nie poszło mi najlepiej na testach sprawnościowych. Zabrakło mi paru sekund w teście spływania, co spowodowało mniej więcej tyle, że niestety nie dostałam się na moje wymarzone studia. I mimo bardzo dobrze zdanej matury musiałam zaczekać ten jeden rok. Wybrałam w tym czasie studia położnicze, które swoją drogą bardzo mi się podobały. Pamiętam adrenalinę, która była na sali porodowej. Pamiętam, że bardzo dobry miałam kontakt z Kobietami, które przychodziły na salę porodową i zawsze mówiły, że Gosia, mów do mnie, mi jest zawsze lepiej, kiedy do mnie mówisz, więc jakieś takie połączenie z tymi kobietami zawsze potrafiłam złapać. Swoją drogą teraz to też widzę z perspektywy czasu, jak bardzo istotne jest to, żeby nawiązywać łatwo kontakt z osobą, która przychodzi do ciebie na zajęcia, konkretnie do mnie jako, jako nauczyciela jogi. I chyba gdzieś zawsze miałam w sobie tą łatwość, co być może właśnie powodowało, że te panie, które były tuż przed no, naprawdę dużym wydarzeniem, czyli porodem, um, udawało nam się złapać nić porozumienia. Ale wracając do, do tej historii, um, kiedy byłam na studiach położniczych, pamiętam jak mój tato mi mówił, że Gosia, ty to jesteś taki charakter, że ja nie wiem, czy ty zniesiesz, że będziesz wykonywać polecenia innych. On miał wtedy na myśli to, że um, jednak zawsze będę pod lekarzem i wykonywać jego... Um, Wskazówki. Prawda jest też taka, że w tej chwili zawód położny stał się naprawdę renomowany i położna ma ogromną wiedzę, więc um, myślę, że to na pewno nie skończyłoby się w ten sposób. Ale ja mimo wszystko czułam, że to fizjoterapia mnie wzywa, więc przez cały rok ostro trenowałam. No i potem okazało się, że ten test sprawnościowy właściwie pyknęłam, udało mi się dostać na moje wymarzone studia. Jakimi właśnie była fizjoterapia? Studiowałam na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu i bardzo dobrze wspominam ten czas. Miałam wtedy studia dzielone na licencjat i na magisterkę, i już na licencjacie trafiłam na swoje pierwsze zajęcia jogi. Bardzo często to opowiadałam, kiedy byłam pytana przez wiele osób, jak to się stało, że trafiłam na pierwsze zajęcia jogi. Miałam trochę szczęście, bo szkoły jogi miałam praktycznie w podwórku i w kapciach mogłam chodzić na zajęcia jogi. O swoich pierwszych zajęciach jogi i o mojej ścieżce jogi może opowiem Wam w innym podcaście, bo jest co opowiadać. Ale od razu Wam powiem, że w momencie, kiedy zaczęłam chodzić na zajęcia jogi, to było właśnie jeszcze na pierwszych trzech latach, Wydaje mi się, że chyba byłam na drugim roku licencjatu, ale nie, nie jestem w stanie. Powiem Wam, nie jestem dobra w daty. A niestety nie przygotowałam się z daty. Tak czy inaczej, już wtedy na licencjacie yy, czułam, że to jest moja droga joga i, i wszystko, co jest z nią związane. I kiedy przyszedł czas magisterki, to wiedziałam, że chcę napisać pracę magisterską. Związaną z praktyką jogi. Okazało się, że no nie jest to wcale takie łatwe, bo wiele osób odmawiało mi bycia swoim promotorem wielu prowadzących zajęcia, ponieważ nie mieli wcześniej styczności z jogą. Ale tak się złożyło, że na katedrze uniwersytetu, fizjoterapii na Uniwersytecie Medycznym zjawi zjawiła się doktor Coach Trzęsicka, która była z WF-u. I tam to spojrzenie na jogę było chyba troszeczkę szersze i ona przyjęła mnie pod swoje skrzydła. I ja pisałam pracę na temat ruchomości kręgosłupa i stawów biodrowych u kobiet i mężczyzn praktykujących Ashtanga Vinyasa jogę. To też jest ciekawa długa historia, jak to się stało, że miałam możliwość w ogóle napisania pracy na ten temat. To były na magisterce już były pierwsze takie momenty, kiedy ja zaczęłam prowadzić swoje pierwsze zajęcia jogi, zaraz Wam o tym opowiem dokładniej i miałam małą grupę, która praktykowała pod, moimi, pod moim okiem. No i dzięki temu rzeczywiście mogłam obserwować zmiany, jakie zachodziły u tych osób, mogłam też wykonać badania na tych osobach i rzeczywiście pamiętam, że te wyniki były naprawdę bardzo dobre. A jak to się w ogóle stało, że ja zaczęłam prowadzić swoje pierwsze zajęcia? Historia jest trochę dziwna, może trochę przypadkowa, a teraz z perspektywy czasu znowu sobie myślę, że nie ma przypadków. A kiedy byłam na studiach, na pewno na magisterce już, pracowałam wtedy w Orseju, Sprzedawałam ubrania, dorabiałam sobie i trochę um, pamiętam, że spora część tych pieniędzy szła właśnie na karnety na jogę, na jakiś pierwszy wyjazd z jogą w 2011. To już były takie um, takie momenty, kiedy miałam swoje pieniądze i wiedziałam, że to, na co chcę je wydać, to na pewno joga. I pamiętam, że dostałam takie przeniesienie jakby na czas wakacji z jednego Orseja we Wrocławiu do Lubina, w którym zresztą mieszkałam kiedyś. Teraz już nie mieszkam w Lubinie, tylko pod nim, ale to spowodowało, że ja nagle znalazłam się w Lubinie na wakacje, a jednocześnie w tym samym momencie, w tej galerii, który był ten Orsej, na górze był klub sportowy i akurat szukali joginki, bo prowadząca w czasie wakacji nie prowadziła tych zajęć, więc um, ja byłam ogromnie ucieszona, że mogę poprowadzić te zajęcia, ale teraz uwaga, hit jest taki, że ja byłam już e, po licencjacie, byłam fizjoterapeutką, ale nie miałam wtedy zrobionego żadnego kursu jogi. Więc w momencie, kiedy oni dowiedzieli się, że ja jestem fizjoterapeutką, nawet nie popatrzyli na to, czy mam zrobione kursy jogi, czy nie. Miałam też ogromne szczęście, że Poznałam Szymona, który był moim przełożonym i on też był bardzo otwarty na to, czym ja się zajmuję. Też był fizjoterapeutą, więc od razu złapaliśmy nić porozumienia i dostałam ogromny kredyt zaufania od niego i od jeszcze innego menadżera, który zajmował się całym regionem. I właściwie dzięki im ich wsparciu um, zaczęłam prowadzić zajęcia jogi tak szybko. Oni dali mi też możliwość tego, żebym się cały czas kształciła, a jednocześnie prowadziła swoje pierwsze zajęcia jogi. I też tak wspominam, że wiecie, kiedy był największy stres związany z prowadzeniem zajęć jogi. Nie wtedy, kiedy pierwszy raz wchodziłam na salę i kiedy pierwszy raz miałam rozłożyć wszystkich ludzi na sali i poprowadzić te zajęcia od A do Z. Największy stres był wtedy, kiedy skończyłam swoje pierwsze zajęcia i mijał tydzień do następnych zajęć. Ja przez ten cały tydzień się tak strasznie stresowałam, czy ktoś wróci, czy ktoś wróci na te zajęcia. Okazało się, że naprawdę dużej ilości osób się spodobały i te osoby stały się takimi moimi wiernymi joginkami i joginami. Oczywiście było też parę osób, które nie do końca czuły moją energię, ale ja też to całkowicie rozumiem, bo uważam, że w ogóle powinniśmy dobierać swojego nauczyciela jogi pod względem takim energetycznym jak go czujemy. Ja wiem, że wiedza jest ogromnie ważna, żeby też nauczyciel był kompetentny, ale zawsze wydaje mi się, że na pierwszym poziomie to jest właśnie ta energetyka, albo nam ktoś podpasuje, albo nie. Okej, okay, przejdźmy dalej. Jak to się stało, że wybrałam się na swój pierwszy kurs jogi? Pamiętam, że mm, Basia Lipska-Larsen zorganizowała pierwszy kurs Ashtanga Winiasa Yogi we Wrocławiu, i to było takie 50 godzin szkolenia. To jest naprawdę mało. I tego typu szkolenie też nie daje Wam żadnych takich certyfikatów, certyfikatów, które moglibyście sobie zawiesić gdzieś na ścianie, dlatego że to jest zbyt mała ilość godzin. Ja uważam, że to był po prostu dobry, dłuższy warsztat. Pamiętam, że wtedy wybrałam się na ten kurs i Byłam trochę na początku rozczarowana, chyba można, można to z perspektywy czasu powiedzieć wprost, ponieważ ja już miałam dość mocne podstawy, jeżeli chodzi o praktykę Ashtanga Vinyasa Yogi, a tam jednak uczyliśmy się powitań słońca. I ymm, pamiętam, że wtedy poczułam, że muszę znaleźć coś nowego, coś więcej, co da mi możliwość rozwinięcia siebie jako nauczyciela i też rozwinięcia swojej praktyki. No i zaraz chwilę później, pamiętam, pojawił się już kurs certyfikowany przez Yoga Alliance, również prowadzony przez Basię Lipską-Larsen oraz Beatę Darowską, czyli moją nauczycielkę jogi. Ja zresztą pod jej skrzydłami praktykowałam asztanga jogę od samego początku. I to był już kurs certyfikowany 200 godzin. Pamiętam, że ten kurs na tamtym momencie, on kosztował chyba z 6 tysięcy. Pamiętam, że były to dla mnie ogromne pieniądze. Ja nie byłam sobie w stanie na to pozwolić. Tak normalnie, ale tak się fajnie złożyło, że akurat wzięłam ślub i dostaliśmy trochę pieniędzy na ten ślub, więc zrobiłam sobie wymarzony prezent ślubny. No i um, poszłam na ten kurs. Kurs e, wspominam bardzo dobrze. Um, pamiętam, jak bardzo mocno zaangażowała się w ten kurs Beata Darowska i, i też jestem jej bardzo za to wdzięczna. Na tym kursie miałam możliwość podsumowania, usystematyzowania wiedzy i z tego kursu już byłam naprawdę zadowolona, bo dał mi on takie podstawy do tego, że mogłabym się już rozwijać dalej, dalej zgłębiać wiedzę. Um, też Wam troszkę opowiem, e, co sądzę na temat kursów i Jogi. Myślę, że jeszcze w tym podcaście. Ale wróćmy do tego jak to się później stało, że rozwijałam się dalej w tym na tej mojej ścieżce jogi. Pamiętam, że w momencie kiedy zakończyłam mój kurs Yoga Alliance ten RYT 200, to pamiętam, że wtedy dostałam już też bardzo dużo zleceń związanych z prowadzeniem zajęć. No i w naturalny sposób zakończyłam pracę i w tym Orseju i um, przeprowadziłam się wtedy też do Lubina miałam bardzo dużo e, zleceń i wiem, że wtedy eksploatowałam swoje ciało że to nie było dobre prowadziłam zbyt dużą ilość zajęć jogi co e, powodowało kontuzję byłam po prostu przemęczona e, co jest najlepsze mimo wszystko yoga nadal sprawiała mi ogromną radość i, i nie, nie poczułam takiego wypalenia Wydaje mi się, że jeżeli robimy coś z ogromnej pasji, to to wypalenie po prostu chyba nie przychodzi, albo po prostu do mnie nigdy jeszcze nie przyszło. Pamiętam, że już wtedy, kiedy prowadziłam taką ilość zajęć jogi, takich fizycznych zajęć, bo jednak to były asany, no i prowadzenie zajęć w klubach sportowych, troszkę narzucało mi prowadzenie rzeczywiście jogi w sposób fizyczny. Było ciężko mówić o medytacji o technikach oddechowych w klubie sportowym, ponieważ wydaje mi się, że też nie wszyscy byli na to gotowi, ale też to miejsce nie skłaniało mnie do tego, żeby pójść dalej. Wtedy zaczęłam też czuć większą chęć sama, żeby zgłębiać techniki, które są związane z jogą poza tą fizycznością. I tak wtedy trafiłam na kurs, właściwie to były studia podyplomowe, organizowane na Uniwersytecie, nie na Uniwersytecie, na AWF-ie. A no to Uniwersytet? Nie, Akademia Wychowania Fizycznego. No super, w skróty to ja nie jestem mocna. Więc poszłam na studia podyplomowe z psychosomatycznych praktyk jogi pod okiem Leszka Kulmatyckiego, i to były naprawdę rewelacyjne studia. Byłam z nich bardzo zadowolona, ale podkreślam, pod okiem Leszka Kulmatyckiego. On ma niesamowitą wiedzę i doświadczenie, i, i to od niego do, dowiedziałam się mnóstwo rzeczy. Wszystko, co jest związane z jogą, ale poza fizycznością, to on zbudował mój fundament tej wiedzy. I gdyby nie on, myślę, że zostałabym przez jeszcze długi czas na etapie fizyczności. Też te studia otworzyły mi bardzo oczy na to, jak holistyczna jest joga. Pamiętam, że były zajęcia, które nie do końca mi odpowiadały. Mam wrażenie, że przyjeżdżałam właściwie dla, dla Leszka i jestem mu wdzięczna za, za wszystko, czego mnie nauczył. Ale wracając do tej historii, zaraz po psychosomatycznych praktykach jogi po skończeniu tych studiów już zaczęła kiełkować mi myśl w głowie, że to jest dobry moment na otwarcie własnej szkoły jogi. I powiem Wam, że otwarcie mojej szkoły jogi, to jak ona powstała, to jest dość śmieszna historia. Zorganizowałam imprezę urodzinową. Na którą zaprosiłam paru moich znajomych, i też osoby, które najczęściej przychodziły na moje zajęcia jogi, bo jak wiadomo, na zajęciach jogi człowiek potrafi się naprawdę mocno zżyć z uczestnikami. I pamiętam, jak dziewczyny, które przychodziły na moje zajęcia jogi, to w różnych klubach, powiedział mi: Goszka: dlaczego my musimy biegać po różnych klubach za tobą? Dlaczego nie otworzysz swojej szkoły jogi? I Dobrze pamiętam, że to był 9 kwietnia, kiedy one mi to powiedziały, i równo miesiąc później 9 maja otworzyłam swoją szkołę jogi studio, które znajdowało się w Lubinie przy ulicy Kamiennej. Pamiętam też, że wszystkie naprawdę znaki na niebie i ziemi mówiły, że mam to zrobić. Wyobraź sobie, że poszłam oglądać pierwszy lokal, który w ogóle znalazłam na Eliksie, poszłam oglądać ten pierwszy lokal, weszłam. Poczułam energię tego miejsca i powiedziałam: Tak, biorę to. W ciemno, nie przeglądałam nawet innych lokali, po prostu poczułam to od razu, że to będzie miejsce, w którym stworzę swoje studio. Studio było na poddaszu. Czułam tam ogromną harmonię, ponieważ wszystko było symetryczne. Ja mam obsesję na punkcie symetrii, i w miejscach, gdzie wszystko jest symetryczne, ja się czuję bezpiecznie i czuję się dobrze, i mój umysł się wycisza. Nie wiem, czy to jest normalne, czy nie. Tak czy inaczej, to miejsce powodowało właśnie takie wyciszenie. Zresztą, sporo osób, które przychodziło na moje zajęcie jogi mówiło, że właśnie to miejsce powoduje, że jest ten klimat powiem Ci, że z perspektywy czasu myślę, że stworzyłam coś naprawdę wielkiego i naprawdę rewelacyjnego szkoła jogi, którą stworzyłam gromadziła wspaniałe osoby to był taki drugi dom i to nie tylko mój dom drugi mój dom, ale też drugi dom dla wielu osób które przychodziły tam czasem pięć razy w tygodniu ten czas, który tam spędzaliśmy był w jakiś sposób szczególny. Pamiętam długie rozmowy po zajęciach um, i pamiętam wszystkie śniadania jogiczne, które robiliśmy po sobotnich zajęciach porannych. Te śniadania się często przedłużały aż do obiadu i pamiętam wszystkie warsztaty, które tam organizowałam. Włożyłam w tą szkołę jogi naprawdę ogrom serca. Tylko, że jedna rzecz zaczęła być problemem. Jednocześnie, kiedy miałam już szkołę jogi, równolegle prowadziłam warsztaty anatomia jogi w całej Polsce, co powodowało, że od poniedziałku do piątku prowadziłam zajęcia w szkole jogi, a w sobotę bądź niedzielę, czasem dzień po dniu, sobota i niedziela, wyjeżdżałam w trasę i prowadziłam warsztaty. To spowodowało, że po około dwóch lat takiego funkcjonowania poczułam ogromne zmęczenie. Poczułam ciężar na swoich barkach i czułam, że muszę z czegoś zrezygnować, bo inaczej się wypalę. Jednocześnie też dodam, że przecież cały czas prowadziłam kanał na YouTubie i zachowywałam naprawdę dużą regularność, co czwartek był film na kanale. Tak sobie teraz myślę, że Serio, nie wiem jak ja to robiłam, nie wiem jak ja to wszystko łączyłam, że udawało mi się um, mieć nadal energię do prowadzenia zajęć, nadal energię do prowadzenia warsztatów i jeszcze były filmy regularnie na kanale. No ale chyba widać, że mam po prostu wysoką energetykę, skoro yy, nie padłam <trupy> trupem w połowie tej trasy. Okej, okay, um, chciałam Ci powiedzieć jeszcze o tym, yy, czym były moje warsztaty. W związku z rozwojem kanału Anatomia Yogi, który uważam, że nadal jest niszowy, dlatego że ja trafiam do joginów, którzy są naprawdę zainteresowani tym, jak rozwijać swoją praktykę jogi, więc jest to taka trochę nisza w niszy. I kiedy nagle się okazało, że ten kanał zrzesza osoby, które są naprawdę zajarane tematem, te warsztaty stały się bardzo popularne. Przyjeżdżało na moje warsztaty naprawdę dużo osób. Mówię o tym, przyjeżdżało, dlatego że akurat nagrywam ten podcast w czasie postpandemicznym, i wszystkie warsztaty do, do czerwca 2020 są po prostu odwołane, ale mam zamiar oczywiście do tego wrócić, jeżeli sytuacja na świecie się troszeczkę uspokoi. I warsztaty niesamowicie rozwinęły mnie pod względem bycia nauczycielem, pod względem zgłębiania wiedzy, mam wrażenie, że ja czułam, że warsztaty stanowią dla mnie rozwój. I kiedy w pewnym momencie musiałam podjąć decyzję, z czego muszę zrezygnować, żeby móc się rozwijać, to trafiło na szkołę jogi, którą prowadzę. I to, był, to było dla mnie w jakiś sposób szok, ogromny ciężar, ból, który taki nosiłam w sobie przez cały rok, gdzie zastanawiałam się, co mam z tym zrobić. I tak przez aż cały rok Mentalnie odcinałam się od tego, że w pewnym momencie zrezygnuję ze swojej szkoły jogi. Też, całe szczęście, zdarzyło się tak, że jedną z moich uczennic. I jest dziewczyna, która w tej chwili przejęła moją szkołę jogi i jestem mi za to ogromnie wdzięczna, bo to spowodowało, że jest szansa na kontynuację tego, co stworzyłam. Ja nadal prowadzę tam zajęcia jogi, więc jakby zszedł mi cały obowiązek nadzorowania szkoły, a nadal mam radość z przebywania z grupą. Swoją drogą, jeżeli będą Was interesowały zagadnienia związane z. Prowadzeniem szkoły jogi, jak to jest, to koniecznie, proszę, dajcie mi znać, nawet na Instagramie, to na pewno przygotuję taki odcinek, żebym mogła się z Tobą podzielić, jak to jest. Ponieważ okazuje się, że prowadzenie szkoły jogi to nie jest taka bułka z masłem, chociaż uważam, że to jest jedna z najlepszych możliwych prac, które można wykonywać. <grych> Okej, okay, na czym ja tu skończyłam? Mówiłam Wam o warsztatach i o kanale. I o tym ciągłym rozwoju, który dawały mi właśnie warsztaty. We wrześniu w 2019 roku podjęłam już decyzję, że um, na 100% przekażę moją szkołę jogi um, w inne ręce. Wtedy też um, miałam takie dziwne poczucie, że to się dzieje. Długi czas jakby nie dochodziło do mnie, że, że to się stanie naprawdę, ale kiedy... Musiałam zamknąć swoją szkołę jogi, bo zobacz, że znowu tutaj pojawił się bardzo ciekawy, może przypadek, a może nie, ale dostałam wypowiedzenie najmu lokalu, w którym prowadziłam swoją szkołę jogi, i okazało się, że właśnie do końca listopada mogłam korzystać z tej przestrzeni. A zaraz na początku grudnia wyjeżdżałam do Indii, więc też widzę tutaj jakąś taką. Em, Podpowiedź od losu, że to był właśnie ten moment, kiedy ja to miałam zrobić. Więc kiedy w listopadzie zamknęłam ostatni raz drzwi za sobą, poczułam, że kończę jeden z etapów w moim życiu i zaczynam kolejny. I tym kolejnym etapem jest rozwój anatomii jogi i tego, co z nią jest związane, czyli i kanał na YouTubie i ten podcast, którego właśnie słuchasz, całe konto na Instagramie, przede wszystkim szkolenia które zaczęłam robić, um, wszystkie wideowarsztaty, które zaczęłam nagrywać. Czuję, że to jest ten moment, w którym powinnam się znajdować. No i tak to się właśnie stało, że jestem tu, gdzie jestem. To jest taka historia, moja historia w pigułce. I chciałabym Ci teraz też opowiedzieć, um, co doprowadziło mnie do tego, że jestem nauczycielem jogi. Zastanawiałam się nad tym, zanim, zanim zaczęłam nagrywać ten podcast i zanim właśnie teraz go słuchasz i wypisałam sobie, co było najważniejsze, co moim zdaniem kształtuje mnie jako nauczyciela jogi i jako pierwsze uważam, że to jest upór w dążeniu do celu. Ja jestem zodiakalnym baranem i jak się na coś uprę, to nie ma mocnych, chociażby niestety czasem po trupach, ale to zrobię. I tak właśnie tak właśnie było, kiedy po pierwszych jednych z pierwszych zajęć jogi ja poczułam, że ja chcę uczyć jogi. Wiem, jakie to jest absurdalne, bo przecież byłam totalnym żółtodziobem w kwestii jogi, ale poczułam, że chcę to robić. I tu jest jeden z takich przykładów na bardzo silne działanie intuicji. Ja mam w sobie coś takiego, że kiedy intuicja do mnie mówi, to ja to zapamiętuję. Ja tego nie analizuję pod względem, czy mi się dobrze wydawało, czy nie, tylko zapamiętuję, co mi ta intuicja powiedziała. I jakoś automatycznie zaczynam działać w tym kierunku. Zdarzało się, że nie posłuchałam swojej intuicji, a potem życie weryfikowało wszystko i tak wracałam na te tory, które intuicja mi podpowiedziała. Kolejnym etapem tego mojego stawania się nauczycielem, i oprócz uporu, było poznawanie anatomii i fizjologii na studiach na Uniwersytecie Medycznym. Uważam, że to, że mam takie podstawy, daje mi ogromną pewność w tym, co robię. Wiem, że nie skrzywdzę nikogo, a nawet zawsze może się coś takiego zdarzyć, ale na pewno jestem w stanie wyeliminować do minimum to ryzyko. Też dało mi taką pewność, że yoga ma sens, że praktyka jogi potrafi zadziałać w niesamowicie dużej ilości schorzeń oraz dysfunkcji ruchu. Więc uważam, że tak, zdecydowanie jednym z takich etapów była, były właśnie te studia. I też zobacz, że z perspektywy czasu widzę, że Studiowałam fizjoterapię po to, żeby wiedzieć, jak pomagać innym osobom leczyć się poprzez ruch, czyli poprzez jogę. Wtedy to było skierowane bardziej na fizyczność, teraz widzę, że to nie tylko fizyczność jest istotna, żeby dbać o swoje zdrowie i patrzeć na człowieka w sposób holistyczny, ale do tego też dochodziłam latami. Kolejny taki wyznacznik tego, co spowodowało, że jestem nauczycielem jogi i który uważam za bardzo istotny, to bycie empatycznym i dobry kontakt z ludźmi, słuchanie ludzi. Ja to chyba miałam w sobie od nie wiem czy zawsze. Ma, jestem z tych osób, które niewiele osób do siebie dopuszczają, um, tak na dłuższe i bliższe znajomości, ale potrafię naprawdę dobrze słuchać ludzi, którzy do mnie przychodzą z jakimś problemem. I co też jest ciekawe, czasem oni nie muszą mi mówić, co jest problemem, a ja to czuję. A to bardzo często widać na sali, to widać po napięciach, kiedy przykładam ręce, dając korektę, widzę, że u kogoś dzieje się dobrze bądź źle. Widzę to bardzo często w oczach i nawet w takim pierwszym wejściu na salę. Czasem ktoś chodził do mnie na salę i mówiłam, Dlaczego jesteś dzisiaj zdenerwowana? Albo: O, widzę, że masz dobry dzień. I tak, właśnie, skąd wiedziałaś? Po prostu. Mam w sobie coś takiego i może to jest kwestia wyćwiczenia i pracy z ludźmi, a może, nie wiem, jakaś intuicja, ciężko powiedzieć. Kolejny bardzo ważny element to jest energia, którą w sobie mam i która, za którą jestem ogromnie wdzięczna. Właśnie, komu jestem wdzięczna za tą energię? Wszechświatowi i. i... Temu wszystkiemu, co nas otacza, co ładuje mnie tą energią, bo pokłady energii mam naprawdę duże i te osoby, które mnie gdzieś obserwują w sieci, widzą, że ja naprawdę robię dużo i to nie jest tak, że te baterie mi się wyczerpują. Oczywiście czasem potrzebuję się zresetować, tak jak każde urządzenie potrzebuje być włączone i wyłączone, żeby czasem sobie lepiej podziałać. U mnie też tak jest, ale naprawdę te pokłady energii w sobie mam i i jestem za to ogromnie wdzięczna. Swoją drogą tą energię urodzeniową trzymają nasze nerki, więc to z medycyny chińskiej to taka ciekawostka. A jeżeli Was interesują tematy związane z, no właśnie, z taką ciekawą wiedzą związaną z narządami wewnętrznymi, z fizjoterapią, ale też połączeniem medycyny chińskiej. Koniecznie dajcie mi znać, bo też jest to kierunek, którym aktualnie jestem bardzo zajarana, więc chętnie mogłabym się z Wami na ten temat podzielić. Ok, co jest jeszcze bardzo ważne w byciu nauczycielem? Co dało mi możliwość rozwijania się jako nauczyciel? To intuicja. Tak, intuicja. Intuicja związana z... Z nadawaniem kierunku rozwoju danej osoby. Czasem czuję, kiedy wygięcia do tyłu to już będzie dobry pomysł, a czasem czuję, kiedy no, nie najlepszy, bo mogą zadziać się różne rzeczy na sali. Czasem mam tak, że widzę, że to jest ten dzień, że ktoś stanie na głowie dzisiaj pierwszy raz. I czasem robię to totalnie z zaskoczenia, podchodzę i mówię, słuchaj, a ustaw tak ręce, a podnieś teraz nagę, i nagle ten ktoś stoi i nawet nie wiedział, że zaraz będzie stał na, na głowie. I to są też takie bardzo. Emocjonujące e, momenty, kiedy pojawia się płacz, e, radość, no niesamowite emocje na sali. O, powiem wam, że tęsknię za tym i te korona czasy, niestety, które nastały, bardzo ograniczyły ten kontakt bezpośredni nauczyciel uczeń, ale mam nadzieję, że już niedługo to wszystko będzie wracało do normy, bo naprawdę za tym tęsknię, za tymi, e, za tymi momentami emocjonalnymi na sali. I słuchajcie, ostatnią. Um, Ostatnim elementem, które wypisałam to szkolenia i kursy jogi. I to właściwie szkolenia i kursy jogi uważam są na samym końcu w przypadku moim konkretnie. Oczywiście ja uważam, że szkolenia i kursy jogi są ogromnie ważne, aby uczynić nas nauczycielami jogi tylko, że jedna rzecz. Mam wrażenie, że one podsumowują naszą wiedzę, a nie dają nam ją gotową na tacę. Dlaczego tak uważam? Bo zarówno mój kurs jogi, jak i wiele kursów jogi, na których wykładałam anatomię, bo tak się jakoś poukładało, że bardzo dużą ilość kursów jogi w Polsce obskoczyłam, że tak powiem, z moimi wykładami. Zauważyłam, że te kursy nie są w stanie, żaden z kursów nie jest w stanie przygotować kogoś holistycznie do tego, żeby był nauczycielem jogi. Nawet jeżeli Wykujemy tą wiedzę, która jest od nas wymagana, nawet jeżeli ją przyswoimy. To jeżeli nie będziemy mieli tej empatii, trochę szerszej wiedzy, czy też takiego trochę performance'u, bo musimy jednak zrobić te zajęcia jogi, zaaranżować łożenie na sali, poprowadzić grupę, dać energię. Jeżeli tego wszystkiego nie będziemy mieli, to nie, kurs nie uczyni nas nauczycielami jogi. I kurs naprawdę podsumowuje wiedzę. Tak więc, jeżeli chodzi o moją ścieżkę jogi, no to właśnie ją poznałaś, poznałeś. Już teraz wiesz, jak to wyglądało. Może udało ci się trochę lepiej mnie poznać. Mam taką szczerą nadzieję. I tak, myślę, że to na dziś będzie koniec mojego pierwszego podcastu. Proszę, zostaw swoją ocenę. Chociaż po pierwszym podcaście jeszcze ciężko mówić o cenach, ale taki feedback będzie dla mnie bardzo, ale to bardzo istotny. No cóż, to chyba tyle. Przesyłam Ci dużo energii, pozytywnej energii. Nie przetrwaj tego na głupoty, i do usłyszenia w kolejnym podcaście, na jogi z moim udziałem tak. Na razie będę jeszcze sama, a już niedługo zacznę zapraszać gości. Pa pa!